Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym już drugim odcinku Simon... A, Zipek mówi, jeszcze raz, przepraszam, nie wiem czemu ciągle robię ten błąd. Słuchajcie, jeżeli chcecie, to zasubskrybujcie mój kanał oraz dajcie łapę w górę oraz oczywiście tam na górze, tak jak pokazuje ten wielki napis, wpisujcie kod Zipek dla wspierających po prostu w sklepie. I jak widzicie, po raz kolejny 15 osób, jednak mapka się troszkę różni od tej poprzedniej. Jest tu dużo ciekawych rzeczy, zupełnie innych atrakcji. Myślę, że wam się spodoba. Myślicie, że wam się spodoba? Jakbyście? Tak, tak, wszyscy się zgadzają, że się spodoba. Zasady, Zipek mówi, są następujące. Wykonujecie wszystkie rozkazy, które zaczynają się na słowo Zipek mówi. Robicie wszystko po prostu to, co wam mówię. Jeżeli nie powiem przed jakimś wyrażeniem Zipek mówi, to nie wykonujecie tego, ok? Słuchajcie, dzisiaj mam w ogóle przygotowanego gościa na dzisiejszy odcinek, który będzie tutaj raz na jakiś czas wpadał i wam też mówił, co macie robić, więc musicie być uważni, bo pamiętajcie o tym, że Zipek mówi, a nie nikt inny. Także, dobra, możecie wstać wszyscy i słuchajcie, rozpoczynamy grę. Zipek mówi, podskoczcie! Bardzo dobrze wszyscy wykonali zadanie. Zipek mówi, bezruch! Zipek mówi, bezruch. Bezruch to nawet kamera, więc zostajesz po stopach. Bezruch oznacza, że nie ruszamy się kompletnie w ogóle nic. Także, dobrze, zapraszam za mną, idziemy do pierwszej atrakcji. Przepraszam, wiesz co to oznacza, wiesz co to oznacza. Wiesz, że ja bym cię nie zabił, gdyby nie to, że powiedziałem. Bezruch. Kawa, przepraszam, trafiłeś jako pierwszy do więzienia. Słuchaj, jak się z tym czujesz? Jak się z tym czujesz? Nie chciało ci się grać, nie chciało... O, przepraszam, smutno mi, ale niestety. Takie są zasady, Zipek mówi, słuchajcie. Musicie ich przestrzegać. Także, dobra, chodźcie za mną. Zipek mówi... Podskoczcie! Bardzo dobrze, dobra, Zipek mówi, chodźcie za mną. Chodźcie za mną do pierwszej atrakcji. No chodźcie, chodźcie moje gołąbeczki, chodźcie, chodźcie. O, to jest nasza pierwsza atrakcja. Czyli taki po prostu tor przeszkód. Tor przeszkód, tak jak pod ostatnim odcinkiem. Więc musicie go po prostu przejść na drugą stronę. To wszystko, nic trudnego, prosta sprawa. Słuchajcie, ale zaraz, 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 zaraz. Co ty tu robisz? Co ty robisz? Uwaga, przechodźcie tor przeszkód. O Jezus Maria, o Jezu, o Jezu. Przepraszam, przepraszam, ale nie powiedziałem, Zipek mówi. Także jeszcze raz, słuchajcie, jeszcze raz. Zipek mówi, przejdźcie tor przeszkód. Ostatnia osoba, która nie, która przejdzie, zginie. Po prostu, oj, oj, wracaj, wracaj, dobrze, dobrze. Ostatnia osoba umiera. Oj, wracaj, wracajcie wszyscy na tor, musicie iść po torze. O Jezus Maria, został tam ostatni, jeden. Wszyscy przeszli oprócz ciebie. O nie, o nie. A chcesz to zrobić sam może? Chcesz wskoczyć tam do więzienia, czy nie? Nie chcesz, nie chcesz. Chcesz dalej żyć? Słuchajcie, czy on powinien dalej żyć, czy nie? Ale ty się nie odwracaj, ty nie patrz, co oni pokazują. Odwróć się, odwróć się. No, właśnie. Wszyscy pokazują, ma przeżyć, czy nie? Jeżeli ma przeżyć, to pokiwajcie, o tak. Ale wy jesteście litościwi wszyscy. Ale zasady to zasady, przepraszam. Zasady to zasady. Zapraszam do kolejnej minigierki, która jest tuż obok. Chodźcie za mną. No chodźcie za mną, chodźcie. Zipek mówi, podskoczcie! Czemu nie skoczyłeś? Czemu nie skoczyłeś? Wiesz, że powinieneś skoczyć, powiedziałem, Zipek mówi. Nie chcesz, nie chcesz żyć, tak? Dalej, wciąż nie? Przepraszam Michał, ale no, niewykonywanie zadań równa się śmierć. Dobra, zapraszam za mną, zapraszam za mną. Przepraszam, Zipek mówi, zapraszam za mną. Chodźcie, tak. To jest druga minigierka. A ilu was jest w ogóle? Zipek mówi, bezruch. 10 osób. Słuchajcie, zmiana planów? Chyba? Tak, zmiana planów. Chodźcie za mną, chodźcie za mną. Przepraszam, że cię zabiłem, ale widziałem, że się ruszyłeś, a jest bezruch. Także Zipek mówi, chodźcie za mną, jest 9 osób. Słuchajcie, tutaj jest 10 miejsc, 10 drzewek. A was jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wszyscy ustawiają się pod tamtą ścianą z napisem 10. I co? I co? I co? Co to ma być? Zaraz, zaraz. Dwie, trzy osoby? Tylko cztery osoby? Nie powiedziałem, Zipek mówi. Stopa. Oj, przepraszam, stopa, 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 stopa. Oj, przepraszam, ale mieliście mało życia. Także nie powiedziałem, Zipek mówi, stawiajcie pod ścianą. Także niestety, przepraszam, że tak wyszło. Zipek mówi, stańcie pod ścianą.
Stańcie pod ścianą. Ilu was jest teraz? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No słuchajcie, w związku z tym zagramy w zupełnie inną gierkę. Tą gierkę zostawimy na inny odcinek, na trzeci odcinek, mam nadzieję. A was zapraszam za mną tutaj. Dobrze, dobrze. Zipek mówi, chodźcie za mną. Chodźcie za mną. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Kolejna minigierka, druga, bo mogłaby być trzecia, ale druga, bo ktoś mnie nie słucha. No, tutaj minigierka polega na tym, że musicie stanąć, słuchajcie, na tych tutaj, nie wiem jak to nazwać nawet, poręczach. I macie stanąć jak najbliżej końca. Kto stanie jak najdalej końca, umiera po prostu. Jedna osoba umiera, także... No dobra, nie powiedziałem nic, ale wróć, tak, wróćcie. Zipek mówi, stawajcie na samym końcu, zginie ostatnia osoba. Także start. Dobra, możecie kucnąć, ja tutaj... A ty stanąłeś tu? No myślę, że ty nie ustawisz się na końcu, tu masz wolne. Także okej. I ustawiacie się jak najbardziej... O Jezu, niestety jedna osoba spadła, przepraszam, Desteken, przepraszam. W związku z tym, że jedna osoba spadła, macie szczęście! Tym razem macie szczęście, także możemy zejść i idziemy do następnej minigierki. Nie, no ja... ja już myślałem, że nie dam rady. A jednak, dobrze. Zapraszam za mną teraz. I słuchajcie, idziemy do minigierki, która się... Dobra, Zipek mówi, chodźcie za mną. Nie, ja już was na to nie wezmę, ja jestem pewny, że was na to nie wezmę. Zipek mówi, chodźcie za mną. Tak, chodźcie za mną. Lecimy do następnej gierki, czyli do tego pola. Słuchajcie, teraz wam wyjaśnię, o co chodzi. Więc, a wy wskakujecie od razu tutaj w to pole, jak tylko podejdziecie. Ja wyjmuję swojego minigana z amunicją 500 nabojów. Zipek mówi, idźcie w to pole. Już nie musicie za mną iść. I słuchajcie, Dominika, zapraszam cię na odcinek, chodź. Tam w tym polu jest 5 graczy, a ty masz minigana z amunicją. Okay. Słuchaj, nie wiesz gdzie oni są, oni tam biegają, ruszczają się, robią co chcą. Ty po prostu masz ich zestrzelić, jak zabijesz jedną osobę, to przestajesz strzelać. Jeżeli skończy się amunicja, to niestety, to wszyscy przeżywają, no niestety. Niestety wszyscy przeżywają. Czyli po prostu mam zastrzelić jedną osobę. Tak jest. Zipek mówi, biegajcie, zaczynamy grę! Strzelaj Dominika! Dawaj, strzelaj, wszędzie, po prostu, gdzie się da. O, bardzo dobrze, właśnie tak się strzela z minigana. Ale trochę niżej, bo w nikogo nie trafiasz. On się niestety przegrzewa, ale no cóż, o, ktoś dostał tam. W nóżki chyba dostał. O, znowu ktoś dostał w nóżki. Słuchajcie, macie jeszcze 300 amunicji. Może to przeżyjecie, może nie. O, koniec. Anonimowy zginął, słuchajcie, wychodźcie z pola, teraz ty możesz poprowadzić, Simon mówi, wiesz jak to się robi? Sprawa, Simon, ale uciekł, mał szczęście, dobra, Zipek mówi, albo dobra, to oddaję tobie stery. Dobra, Dominika mówi, wyjdźcie z pola. I co teraz? No co teraz? Na początku gry powiedziałem, że ta gra to jest Zipek mówi, a nie Dominika mówi! Nie Dominika mówi! Idź mi stąd, idź! No! Dobra, jeszcze raz. Przepraszam, ale oni mnie tak denerwują, jak się nie słuchają. Dobra. Prowadź, kochanie, prowadź. Zipek mówi, wyjdźcie z pola. Bardzo dobrze, bardzo mi się to podoba. 3 osoby zostały? Słuchajcie, 3 osoby zostały, jest to moment na... coś fajnego, ale prowadź, będziemy iść do domku, ale na razie prowadź, możesz tutaj im powiedzieć co chcesz, żeby zrobili. Chętnie zjadłabym pizzę, ale oni mi jej nie zrobią. Wystarczy powiedzieć, Zipek mówi. Zipek mówi, kucnijcie. No, i super. I widzisz jak się słuchają? Co teraz mają zrobić? Teraz idziemy do tego domku tutaj, możesz zejść. Albo nie wiem, albo chodź tutaj, w sumie, chodź tutaj. Dobra, słuchajcie, chodźcie za mną, idziemy tutaj do parkura teraz. No, Zipek mówi, chodźcie za mną, okej? Jesteście dobrzy, ja wiem, wiem, że umiecie grać w tą grę, wiem. Zipek mówi, może wstać. Chodźcie. Słuchajcie, jest to parkour, chodźcie tutaj. Z kolcami, musicie go przejść, nie ma zbyt nic trudnego, wystarczy, że zostanie jedna osoba. Więc zapraszam, Zipek mówi, wejdzie do pokoju. Zapraszam, zaczynajcie grę, Zipek mówi, start! Musicie przejść i wyjść z tego budynku, ale nie tymi samymi drzwiami, po prostu macie znaleźć drzwi. Więc Zipek mówi, start! Oj, ale spokojnie, to może nie koniec. Zipek mówi, start, wszyscy! Musicie przejść pewnymi drzwiami.
biedni. Ostatnia osoba przegrywa. Ostatnia osoba przegrywa. Nie, jaka dyskryminacja. A co wy nie robicie? A czemu nie idziecie? Czemu wy nie idziecie? A, no tak, bo to podpucha. I to nie jest tam przejście. Jest zupełnie gdzie indziej. Jest zupełnie gdzie indziej. Uwaga, pierwsza osoba już przeszła, brawo, 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 i kto wyjdzie jak ostatni? Oj, niestety, niestety, ale pan w piżamce, który był bardzo dobry, bardzo dobrze się sprawowałeś, wiesz? Czy chciałbyś wejść sam może do więzienia, czy nie? Chciałbyś? O Jezu, ty się bardzo dobrze sprawujesz, normalnie dam ci, zrobię ci schody. Dobrze, także zostaliście ostatni, chodźcie za mną, zapraszam za mną. Zipek mówi, zapraszam za mną. Została już tylko wasza dwójka, także pojedynek, jeden na jeden. Oczywiście, tak jak zawsze, wybierajcie sobie kolor, który chcecie. Jedna osoba na jedno pole, drugie na pole, drugie pole. Brawo, wygrałeś. Wypuszczam, już go wypuszczam. Przepraszam. Przepraszam, że tak się zachowałem chamsko. Ale następnym razem nie będzie taryfy. Wychodź. Wychodź, wychodź. A po co wy wychodzicie, jak ja was i tak zabiję? Po co to? Po co to wszystko? Po co to wszystko, jak ja was i tak zabiję? Nikt się nie ukryje przede mną, okej? Okay? Nikt się nie ukryje przed Zipkiem. Dobrze, ty wygrałeś. Przepraszam, że cię zabiłeś. Czy mi wybaczysz? Wkurzyłem się po prostu, okej? Okay? Nie powiedziałem Zipek, a ty poszedłeś. No, dziękuję, dziękuję bardzo. Także idźcie na swoje pola, Zipek mówi, idźcie na swoje pola, wybierzcie sobie kolor czerwony albo niebieski i zaczynamy jeden na jeden. Halo? Halo? Jaki on ma w ogóle fajnego skina? Czy chcesz pojedynek na shotguny? Musisz pokiwać, tak lub nie? On nie wie, czy chce pojedynek na shotguny. Dobra. Zipek mówi, ustawcie się na swoim polu. Zipek mówi, ty idź na niebieskie. Zipek mówi, ty idź na czerwone. Co jest? Nie chcesz wykonywać zadań, tak? Zipek mówi, ustawiaj się na czerwonym polu. Dobra, niewykonywanie rozkazów to niewykonywanie rozkazów. Pan w piżamce, brawo, jesteś! Masz szansę wygrać! Masz szansę wygrać, panie w piżamce. Oj, przepraszam, próbowałem, żeby ktoś inny nie wszedł. Dobra, pan w piżamce upgrade'ował, słuchajcie, do pojedynku, także chodź. Tutaj masz swoją broń, zapraszam cię. Zipek mówi, chodź za mną. Zipek mówi, podnieś swoją broń. Zipek mówi, podnieś amunicję. Oraz Zipek mówi, żebyś stanął na swoim czerwonym polu. Ty też wypiłeś, dobra, uwaga. Czy jesteście gotowi? Zipek mówi, start, strzelajcie się. Walka na śmierć i życie. Kto zginął? Nie wiem nawet, kim jesteś, słuchaj. Masz życzenie, zabij mnie i zaraz do ciebie wracam, tak? A, możesz, dobra. Słuchajcie, Jakub 342 wygrał dzisiejszy Simon Movie. Także lecimy do niego, odblokowuję go na mikrofonie i dowiemy się, jakie ma życzenie dzisiaj. Dobra, Jakub, czy jesteś? No, no. O, witam, Jakub, słuchaj, wygrałeś w Simon Movie drugi odcinek, jak się z tym czujesz? No, dobrze, pierwszym się nie udało, ale za drugim razem udało mi się. No, okay. Udało ci się, szkoda, miałeś drugą szansę, słuchaj, ktoś ci dał drugą szansę, nie wiem nawet kto to był, ale nieważne, ważne, że miałeś drugą szansę. Poza tym i tak najlepiej wykonywałeś zadania, trzeba przyznać, bo wtedy, widziałem to wtedy, kiedy kucałeś, a nie wstałeś, ale już darowałem wszystkim życie. Słuchaj, jakie masz życzenie, czy chcesz kogoś pozdrowić może? Pozdrawiam Nalepę, kolegę. Mhm. No i życzenie, żeby zagrać z tobą duo. Chcesz zagrać ze mną duo? No okej, no okej, okay, okej, okay, to transportujemy się, słuchaj, już na drużynki, na pary, znaczycie, tam wszystkim, chodźcie, pożegnamy tam z więźniami. Zostaniecie w więzieniu? Zostaniecie w więzieniu? Nie, nikt nie chce zostać w więzieniu, no niestety, nie słuchaliście się, więc musicie do następnego odcinka zostać w więzieniu. Więc dziękuję wam bardzo za wzięcie udziału, mam nadzieję, że wam się podobało, pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować, żeby dać łapę, co jeszcze zrobić? Subik. Subik, Jakub, co jeszcze? Co jeszcze? Tam masz podpowiedź, tam masz, tam. I kot w sklepie Zipek. Kot w sklepie Zipek, dokładnie tak. Do zobaczenia, na razie, widzimy się w następnym odcinku Simon Movie. Cześć!